Dzień dobry, dziewczyny. No, cześć. Nie znamy się jeszcze, więc miło mi, jestem Barbara, a wy? Eliska. Ewelina. Kiedy się zaczyna wasz show? Znaczy pierwsze odcinki będą 10 listopada, a tak, jesteśmy już w domu od miesiąca. No i co tam się dzieje? Opowiadajcie, co już, wiesz, egzotycznego się wydarzyło? Egzotycznego? No codziennie coś się dzieje, codziennie mamy imprezy, jak nie w klubach, to w domu, robimy sami domówki, zapraszamy ludzi, no cały czas coś się dzieje. Bo to są tacy ludzie, że po prostu nie może się nic nie dziać z takimi charakterami, z takimi osobowościami, nie? A wy faktycznie codziennie imprezujecie? No imprezujemy codziennie. To już widać, dzisiaj to jest takie zmęczenie na maksa, bo to ostatni dzień dzisiaj, nie? Wszyscy są chorzy, zakatarzeni, chrypa tak. I w ogóle, także... Jutro uciekacie? Jutro już uciekamy do domu, jutro się wszystko kończy, niestety. Czyli dzisiaj do spodu? No, tak ma być, zobaczymy jak będzie dalej, nie? Dobra, słuchajcie, myślicie, że podczas tej edycji wydarzyło się coś takiego, o czym naprawdę będzie głośno? Tak, ogólnie jeśli chodzi o inne ekipy, to robimy zupełnie inne rzeczy. I jest zupełnie inaczej i mi się wydaje, że naprawdę jesteśmy lepsi. Dzieje się więcej tak, na pewno tak. Niż na przykład w Newcastle czy w New Jersey. Więcej? Więcej. Dlaczego więcej? No to już zobaczycie. No, no dobrze, dobrze. To drogie panie. O, przyszedł i pan. Dzień dobry. Tak, witam Wojtuś. Państwa. A te, Wojtuś. Tak, Wojtuś. WG. Witam, Wojtuś. Wojtuś, która dziewczyna... O, proszę bardzo. A ty, tak? Paweł. Bardzo mi miło. Panowie, która z pań w domu jest najpiękniejsza i cieszyła się największym powodzeniem? Oj, ciężko powiedzieć, bo ponieważ wszystkie kobiety są bardzo piękne, jak widzimy tutaj właśnie. Także to będzie w kwestii widzów, aby ocenili, kto, no, która tak jest się nie dyskutuje. Słuchajcie, nie wierzę, że nie było jednej takiej, która cieszyła się największym powodzeniem facetów. Zawsze tak jest. Wszystkie się cieszyły powodzeniem. Jak Boga kocham, jak poszliśmy do klubu, to po prostu faceci nie mogli się oderwać od naszych dziewczyn. Gdyby to która z nich była moją dziewczyną, to bym ją na krok nie opuścił po prostu, nie? Takim się cieszyły powodzenie. Jaki kochany. To jest jeszcze bardzo ciekawy wątek. Jak jest, kiedy wy przychodzicie do klubu? Jak ludzie reagują? Raczej pozytywnie. Zawsze miło się witamy z ludźmi i oni na nas pozytywnie reagują. Tak samo kluby, które nas zapraszają i alkohol, i loże, to wszystko mamy sponsorowane. Nie no, jest pięknie, nie ma co narzekać. Najlepsza zabawa tylko z nami. Wiadomo, ale taka najbardziej hardkorowa impreza, którą wszyscy uznaliście za najmocniejszą, co to było? Chyba domówka. To chyba wczorajsza, nie, w sumie mi się wydaje, że urodziny Pawła, które zorganizowaliście. 23. I co tam się działo, Paweł? Oj, dużo się działo, strasznie dużo, uwierz mi, bo wszystko to, co możecie sobie tylko wyobrazić. Dlatego przy najbliższych odcinkach oglądajcie, a uwierzcie, że to wszystkie się opłaca. Wszystkie odcinki trzeba obejrzeć, bo naprawdę jest co oglądać. Kurczę, a myślicie, że będzie kolejna edycja? Mamy taką nadzieję. Nie, ja jestem pewien, że będzie kolejna edycja. Jeszcze jedna kwestia. Czy wy już czujecie się gwiazdami? Nie, raczej nie. Raczej po prostu może do nas to jeszcze nie dotarło, dopiero jak wyjdziemy, może jak będą emitowane odcinki, to może wtedy po prostu będziemy mieć bardziej rozpoznawalność i wtedy się poczujemy. A w tym momencie to, jak mówię za siebie, to nie. Ja się generalnie czuję tutaj jak taka szara myszka. Tak widzę tutaj tyle tych gwiazd celebrytów, jak się patrzy, Boże, co ja tutaj robię? Jedno ważne pytanie. Wszyscy czekają na pewien jeden element, który w poprzednich edycjach zagranicznych był. Mianowicie, czy będzie seks? Będzie. Ale to już trzeba spytać naszego specjalistę. Dobrze, czy ty jesteś specjalistą seksualnym w tej ekipie? Ja? Tak. Nie, skądże znowu ja? Ja jestem najgrzeczniejszym chłopakiem pod słońcem.